Samorządowa loża radiowa. Przygraniczny powiat prudnicki ma atuty związane z geograficznym położeniem. Sąsiedztwo z Czechami daje wiele możliwości. Czy jednak ten potencjał jest odpowiednio wykorzystywany? A być może peryferyjne położenie powoduje marginalizację tego regionu? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w samorządowej loży radiowej. Wita Państwa Jan Poniatyszyn. Zaproszenie do debaty przyjęli Radosław Roszkowski, starosta prudnicki Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Piotr Bujak, burmistrz Głogówka, Porozumienie, Jarosława Gowina. Dzień dobry, witam serdecznie. Janusz Siano, Starosta Prudnicki, Mniejszość Niemiecka. Witam wszystkich radiosłuchaczy. I jest też z nami Jarosław Szustka, wiceburmistrz Prudnika, Porozumienie, Jarosława Gowina. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy środek sezonu wakacyjnego. Czym Prudnik przyciąga turystów? Czy gmina ma produkt turystyczny zachęcający do jej odwiedzenia? Jarosław Szustka, wiceburmistrz Prudnika. Tak naprawdę nie, nie bazujemy na jakiejś jednej rzeczy, którą chcielibyśmy turystów przyciągać. Mamy szereg takich czynników, którym my się chwalimy przez lata i które teraz też mocno uwypuklamy. Stawiamy chociażby ze względu na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego na tą taką turystykę pielgrzymkową. Chcemy, aby prudnik las był takim miejscem na. Na tej mapie pielgrzymkowej dość mocno zaznaczonym będziemy tam inwestowali troszeczkę infrastrukturalnie, aby poprawić to miejsce. W planach mamy też pewne takie tematy, które pozwolą na przyciągnięcie tam pielgrzyma, chociażby to planowane Centrum Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz tego, wiadomo, Prudnik jest dobrym miejscem wypadowym dla turystyki rowerowej świadczy chociażby o tym ostatnia inicjatywa lokalnego PKS-u, który z Opola wymyślił takie specjalne przyczepki na rowery. Dzięki temu turysta z, z centrum regionu może przyjechać w góry opawskie i no tak naprawdę na tym rowerze troszeczkę zaszaleć, bo tych kilometrów dróg rowerowych, dróg leśnych, które nadają się do tego ty typu turystyki y mamy dużo. No oprócz tego y zabytkowy rynek, y wieża Woka, y ciekawe zbiory w Muzeum Ziemi Prudnickiej, jak na y takie średniej wielkości miasto przygraniczne naprawdę mamy czym się pochwalić i tego turystę na, na dzień, nawet na dwa spokojnie przyciągać możemy. Jeżeli też mówimy o bazie wypadowej, no to nie zapominajmy o tym, że jesteśmy też bardzo blisko granicy i szczególnie w tym sezonie zimowym, Prudnik też może być atrakcyjnym miejscem, aby w te Czechy będąc jeszcze po polskiej stronie, się wybierać chociażby na, na narty. Panie burmistrzu, często używał pan takiego stwierdzenia, może. To ja zapytam jeszcze w, nawiąza w nawiązaniu do tego, co, o czym pan mówił, mianowicie we wrześniu będzie beatyfikacja prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, jakoś nie widać w Prudniku informacji o jakichś wydarzeniach z tym związanych. Ta osoba prymasa, który był więziony w Prudniku nie jest z miastem kojarzona. No, pojedziemy gdzieś w Polskę no to raczej mało kto kojarzy kardynała Wyszyńskiego z Prudnikiem i też no, no kiedyś Prudnik kiedy się mówiło w Polsce o Prudniku no to wszyscy od razu kojarzyli miasto z zakładami Frotex i z koszykówką. No dzisiaj nie ma takiego jakby czegoś takiego co jednoznacznie by się z miastem kojarzyło. Właśnie też chcemy pójść w tą stronę kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak jak mówiłem, korzystając z tego, że no będzie ten skończył się proces beatyfikacji. To był błąd zaniechania poprzednich lat, e, że pozwoliliśmy, aby takie miejsca jak Komańcza czy rywałt. E, czy stoczek bezpośrednio kojarzyły się z miejscami internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego, a tak naprawdę to tutaj powstały zaczątki tej myśli odnośnie Apelu Jasnogórskiego. I musimy grać tą kartą. Tak, tak powiem brzydko, ale generalnie, jeżeli chcemy, aby prudnik na tej mapie takiej turystyki pielgrzymkowej zaistniał, to musimy to robić. Jeżeli chodzi o jakby wszelkie eventy towarzyszące beatyfikacji. No to tutaj już mieliśmy takie zapowiedzi głównym organizatorem, czy tak jakby tą instytucją, która weźmie na siebie ciężar obchodów tych świąt będzie Prudnicki Ośrodek Kultury. Chcemy tutaj przeprowadzić odpowiedni koncert. Jeszcze nie będę zdradzał tak jakby szczegółów logistycznych, ale też będzie to duża niespodzianka, bo, bo do tej pory w takiej scenarii koncerty czy wydarzenia na klasztorku się nie odbywały. Będziemy też chcieli, aby ta, ta, ta wiedza o jakby pracach wyszyńskiego, o jego pracy intelektualnej. też była żywa chociażby w młodym pokoleniu, dlatego odbędzie się konferencja naukowa. No szereg, szereg wydarzeń, które nie będą się działy samego 12 września, ale też w tym czasie poprzedzającym i po samej, samej beatyfikacji, więc jako, jako pródnik jesteśmy do tego przygotowani. Już w zeszłym roku nawet pozyskaliśmy z tego tytułu środki z Unii Europejskiej. Rozpisaliśmy projekt, w ramach niego będą też wydawnictwa, a także specjalny moduł do naszej aplikacji mobilnej. W zeszłym roku także burmistrz Grzegorz Zawiślak odbył taką podróż po miejscach internowania i namówił włodarzy tych miast, aby, abyśmy wspólnie stworzyli produkt turystyczny pod nazwą właśnie szlaku kardynała Stefana Wyszyńskiego, który będzie zawierał zarówno te miejsca internowania, jak i te miejsca, z którymi prymas był związany, miejsce swojego urodzenia, Warszawę, jako, jako też siedzibę Instytutu pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. A panie burmistrzu, a co się dzieje, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład ścieżki rowerowe, czy one będą rozwijane w prudniku bo też, czy nawet w samej gminie, bo też jest jakby deficyt takich tras. Tak, jak, jak Państwo widzą i śledzą te inwestycje drogowe, które dzieją się w mieście Prudnik, to my tak naprawdę za każdym razem, kiedy powstaje nowy kilometr dróg, zawsze umieszczamy tam ścieżkę rowerową i, i takie, są, takie są nasze założenia. Największą inwestycją, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, tak naprawdę będzie budowa ulicy działkowej, która połączy krańce Prudnika czy osiedle Zacisze z, z łąką prudnicką i także będzie no, taką, e, taką ścieżką wypadową w dalszą część e, Góropawskich w Otulinę Parku e, bo wraz z powstaniem drogi e, będzie tam ścieżka pieszo-rowerowa także z miejscem wypoczynku e, i taką stacją powiedzmy naprawczą dla, dla rowerów więc no, tutaj my też stawiamy na to aby Prudnik e, Prudnik był tym miastem, który jest rowerzystom przyjazny, aczkolwiek no i w tym temacie będziemy mieli duże wyzwania, bo ile na samych peryferiach planowanie i budowa ścieżek rowerowych to sprawa dość łatwa, no o tyle w samym, w samym centrum jesteśmy troszeczkę ograniczeni, no bo główne arterie przebiegające przez miasto należą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No, która już tak chętna do planowania ścieżek rowerowych nie jest, no i tutaj mogę podać przykład. No, stosunkowo niedawnej modernizacji mostu na ulicy Batorego, no, gdzie ścieżki rowerowej niestety nie uwzględniono i co będzie dużym problemem, nawet przy, przy naszej jakiejś chęci skomunikowania takimi ścieżkami rowerowymi śródmieścia naszego miasta. W głogówku podczas potopu szwedzkiego schronił się król polski Jan Kazimierz. Ja, miasto ma liczne zabytki, czy jednak. Y jest rozpoznawalne w Polsce? Czy cokolwiek w naszym kraju kojarzy się z Gugówkiem? Piotr Bujak, burmistrz Głogówka. To jest świetne pytanie, panie redaktorze, na które odpowiedź przyniosła jedna z publikacji ogólnopolskiego portalu. Wczoraj ta publikacja się ukazała i tam Głogówek został połączony bezpośrednio właśnie z wizytą króla Jana Kazimierza w okresie Potopu Szwedzkiego i z tym, że w tym czasie pełnił, bo tak z tradycji wynikało, funkcję stolicy Polski. Na kanwie tej historii <laughs> buduje się też szereg innych wydarzeń. Łączy się <laughs> tutaj między innymi głogówek z pobytem Ludwiga van Beethovena w naszym mieście, z tym, że tam komponował na zamówienie naszych ordynatów generalnie Cały głogówek i historia miasta, a także gminy, powiązana jest ściśle z dziedzictwem Operzdorfów, i to właśnie wokół tego, tak naprawdę, buduje się rozpoznawalność głogówka. Tutaj takim naszym podstawowym problemem jest to, że wciąż są bardzo poważne trudności z pozyskaniem dużej sumy pieniędzy na adaptację pomieszczeń zamkowych. Ten obiekt jest w tej chwili zabezpieczony, natomiast, żeby Wejść do środka i, żeby rozpocząć tam działalność kulturalną, gmina musiałaby zainwestować co najmniej 20 milionów złotych. My takich środków nie posiadamy i tak naprawdę gmina nie będzie posiadała tych funduszy w perspektywie, która się daje przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej nadwyżki operacyjnej, żeby Zainwestować w ten zamek bezpośrednio. Oczywiście, jeżeli uda nam się pozyskać te środki z innych źródeł, aniżeli środki własne budżetu gminy, wtedy na pewno będziemy rozważali dalsze działania modernizacyjne i adaptacyjne w zamku. Natomiast, żeby to dziedzictwo Operzdorfów pielęgnować, żeby je przedstawiać, w tym roku dokonaliśmy inwestycji polegającej na zaadaptowaniu pomieszczeń obserwatorium astronomicznego przylegającego do zamku Operzdorf. Dorfów. Tam została um, utworzona wystawa stała Muzeum Regionalnego w Głogówku, która poświęcona jest dziejom całej gminy Głogówek. E, tak naprawdę eksponaty najstarsze, które się tam znajdują, mają... Kilka tysięcy lat, najnowsze to początek lat 90. XX wieku. Jednak rozpoznawalność głogówka, którą sobie badamy, to nie tylko zamek operzorów, coraz częściej to także piękny rynek, na którym staramy się zatrzymać jak najdłużej turystę, który się pojawia. Tutaj oczywiście z pomocą nam przychodzi nasza baza gastronomiczna. Jednak tej turystyki związanej z głogówkiem nie można łączyć tylko. Z historią, bowiem coraz śmielej stawiamy kroki w promocji kajakarstwa w, na osobodze. E, tutaj ten, te spływy można roc, rozpoczynać albo w Racławicach Śląskich, co jest rozwiązaniem bardziej ekstremalnym, albo w Dzierżysławicach, co jest rozwiązaniem e, dla mniej doświadczonych kajakarzy. To się też spotyka e, z dość dobrą aprobatą, natomiast tutaj e, potrzebna jest współpraca z wodami polskimi. Tak naprawdę wielokrotnie my jako gmina e, oczyszczamy koryto rzeki, my udrażniamy to koryto, bo ta reakcja wód polskich jest niestety mocno opóźniona i w przypadku, w którym gałęzie czy drzewa pojawiają się w rzece, e, tak naprawdę bez szybkiej i zdecydowanej reakcji naszych służb, e, one mogłyby tam przeleżeć nawet i pół sezonu. No, to jest dość problematyczne i y, ograniczające. Oczywiście tak jak i wszystkie inne samorządy też y, przymierzamy się do rozwoju tej turystyki rowerowej. Y, te odcinki ścieżek pieszo-rowerowych w Głogówku zaczynają sukcesywnie y, powstawać. Natomiast y, też y, jesteśmy świadomi tego że jako Głogówek, jako Gmina Głogówek nigdy nie będziemy taką mekką turystyczną. My będziemy miastem turystycznym jednego dnia, tak to sobie nazywamy, na nasze potrzeby robocze. Głogówek to miasto, w którym można się zatrzymać, które można zwiedzić, natomiast ten nasz potencjał oczywiście też w związku z wielkością miasta i gminy jest tutaj dość mocno ograniczony. W Prudniku znajduje się siedziba biuro polskiej części Euroregionu Pradziad. Czy to przekłada się w jakiś sposób na rozwój turystyki? Radosław Roszkowski, prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. De facto, siedziba biura Euroregionu Pradziad w Prudniku, moim zdaniem, bezpośrednio nie przekłada się na Ale chodzi o unijne pieniądze. wzrost potencjału turystycznego, natomiast samo funkcjonowanie Euroregionu na pograniczu, jak najbardziej tak. Tutaj e, oczywiście z jednej strony te możliwości, które Euroregion daje, ale z drugiej strony wymagana jest aktywność podmiotów e, położonych terytorialnie na naszym obszarze. Jako Powiat Prudnicki staramy się bardzo intensywnie korzystać e, z tych dobrodziejstw, które oferuje e, program polsko-czeski Interreg 5A aktualnie i e, możliwość składania wniosków czy do biura Euroregionu w Prudniku, czy też do. Wspólnego Sekretariatu Wołomuńcu. Tutaj nie chwaląc się albo chwaląc się, jesteśmy rekordzistą w ilości składanych projektów. Byliśmy uznani za najaktywniejszego beneficjenta funduszy przez Komisję Europejską na podstawie ewaluacji, którą zlecili. Rzeczywiście tych 60 projektów, które realizowaliśmy i realizujemy, owocuje no już kilkudziesięcioma milionami złotych, które zasiliło infrastrukturę przede wszystkim powiatu prudnickiego, no i jest dostrzegalny, aczkolwiek no, wciąż apetyty mamy ogromne i e, znacznie większe pieniądze również e, bylibyśmy w stanie w infrastrukturę czy turystyczną, czy inną, e, drogową, chociażby na naszym terenie m, zainwestować. E, z tego, co czynimy m, na rzecz turystyki jako powiat, e, wymieniłbym powstało przy wsparciu funduszy norweskich wypożyczalnie rowerów, myślę pionierską w Polsce, przy samorządzie powiatowym, która funkcjonuje oczywiście bezpłatnie dla turystów odwiedzających nasz teren, ale również dla mieszkańców. Coraz lepsza baza sportowo-rekreacyjna. Tutaj jako jeden z licznych powiatów wybudowaliśmy Orlik Powiatowy, zmodernizowaliśmy boisko trawiaste, przy nim położone również siłownia zewnętrzna, która w tym samym kompleksie się mieści. Po drugiej stronie ulicy w ramach ochrony bioróżnorodności oddaliśmy de facto do użytku piękny obiekt parkowy. Wcześniej były to jakieś haszcze jakieś zarośla. W tej chwili jest to obiekt godny polecenia do zwiedzania z, ze ścieżką edukacyjną w zakresie przede wszystkim pszczelarstwa. Bardzo ważne działanie, również wsparte środkami zewnętrznymi. Tutaj podobne działania podejmujemy, czy przy obiekcie szkolnym w Głogówku, czy też przy Prudnickim centrum medycznym, gdzie podobne obiekty parkowe powstają. Tutaj ważnym elementem wspierającym rozwój turystyki na pewno zbało się o dziedzictwo kulturowe. Wśród nich liczne publikacje książkowe, które e, tworzymy, które powstają, często biorę w tym osobiście udział, e, czy dotyczące sportu, czy historii, e, e, czy też e, innych dziedzin związanych chociażby z, z tradycjami kulinarnymi, z tradycjami m, ludowymi. E, warto wymienić tutaj e, postać Stanisława Szozdy, która jest leitmotywem. Bardzo wielu naszych działań. Ostatnio e, oddaliśmy odcinek ścieżki rowerowej. E, w ramach projektu e, e, Stanisław Szozda Łączy Narody e, kolejny projekt unijny dotyczy wybudowania postumentu e, Stanisława Szozdy w centrum miasta, nieopodal tej ścieżki rowerowej, który mam nadzieję odsłonięty oficjalnie zostanie podczas kolejnego organizowanego przez Gminę Prudnik e, Kryterium Ulicznego, Mistrzostw Polski e, Kryteriów Ulicznych, które we wrześniu będą na naszym terenie organizowane. E, oczywiście podnosimy m, dziedzictwo historyczne e, myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, co znajduje odzwierciedlenie czy w publikacjach, e, przynajmniej dwóch publikacjach do tej pory, czy, czy okolicznościowych medalach Tutaj e, oczywiście y, myślimy także y, bardzo mocno o trasach rowerowych. Y, współpracujemy z Województwem Polskim w ramach projektu Opolskie na rowery, także w ramach y, y, koncepcji, które tworzy Euroregion. Marzą nam się chociażby sieć punktów y, zasilających w energię elektryczną. Rowery elektryczne to jest coraz po, bardziej popularna. Dziedzina e, turystyki na zachodzie, w Polsce na razie pioniersko ten temat podejmujemy. E, e, chcemy, żeby była możliwość właśnie i wypożyczalni takich rowerów i możliwości ich ładowania e, bezproblemowego w terenie żeby właśnie choćby tym e, turystów e, zachęcić ścieżki rowerowe w mieście na drogach powiatowych już e, funkcjonują wszystkich dzięki modernizacji tych dróg <coughs> systematycznie konsekwentnie przez nas realizowanej e, a z kolei e, myślimy także o kolejnych e, powstanie niedługo ścieżka rowerowa na e, trasie łączącej Łąkę Prudnicką z Moszczanką i Pokrzywną tutaj e, współpracujemy w tym zakresie z gminą Prudnik która jak Pan burmistrz Szustka przed chwilą wspomniał, budować będzie ścieżkę rowerową łączącą Prudnik z Łąką Prudnicką i za chwilę kompleksowo temat dotarcia na jeszcze bardziej rekreacyjno-turystyczne tereny od naszych, czyli tereny Jarnotówka czy czy. Niegdyś prudnickiej pokrzywnej zostanie znacząco poprawiony. Można by jeszcze, myślę, długo y, o tym mówić, bo przecież ścieżka do Wieszczyny leśna będzie przez nas y, y, poprawiana, będzie modernizowana, żeby y, ten dojazd poprzez las był bardziej komfortowy. Y, naprawdę tych tematów jest, jest ogrom. Nie ustajemy w tych wysiłkach, liczymy również na wsparcie i unijne i rządowe, choćby te, które obecnie jest dostępne dla samorządów. Często na poziomie rządowym oraz regionalnym mówi się o polityce zrównoważonego rozwoju kraju czy województwa. Porozmawiajmy przez chwilę o Polskim Ładzie. Jakie związane z nim oczekiwania mają władze Prudnika? Wiceburmistrz Jarosław Szustka. Mówiliśmy, bo, bo tak naprawdę ten polski ład jest jakby tematem medialnym już od dłuższego czasu. Ja gdzieś tonowałem emocje towarzyszące tej dyskusji, mówiąc, że jeszcze nie poznaliśmy tak naprawdę ostatecznych rozwiązań prawnych i do tego czasu jest, jest duża możliwość jeszcze dyskusji, jako samorządowiec zwracałem uwagę na to, że no polski ład musi gdzieś uwzględnić te te potrzeby samorządów, chociażby w kwestii ubytku dochodów bieżących, bo samo, samo taka napędzająca się machina w postaci funduszu inwestycyjnego, no też nie rozwiąże wszystkich naszych bolączek. Aczkolwiek już poprzedzający, bo myślę, że Polski Ład przynajmniej w tych materiałach, które otrzymaliśmy, jest i powiela te rozwiązania, które już znalazły się w. Żo w rządowym e, funduszu inwestycji lokalnych, e, czyli bardzo prosta forma aplikowania, e, bo dla nas dla nas wyjątkowo korzystna, bo te wnioski e, składane e, do tego programu nie są zbytnio opasłe. E, można konkretnie opisać, na co te środki będą wydatkowane. E, no my już otrzymaliśmy wytyczne, będziemy przygotowywali e, trzy projekty. Nie wiem, czy to teraz czas, aby można było o nich powiedzieć. Jeżeli tak, to powiem, że można je podzielić na takie trzy główne kategorie. Czyli projekt pierwszy, nazwę go ogólnie projektem prospołecznym, będzie to projekt uzupełniony, który składaliśmy już przy pierwszym naborze czyli projekt kompleksowego remontu 12 kamienic w naszym zasobie komunalnym, a także budowa żłobka budowa drugiego domu dziennego pobytu i mieszkań chronionych w przypadku tych remontu tych kamienic mówimy także o likwidacji barier architektonicznych i dopasowaniu parterów tych budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych mamy coraz bardziej starzające się społeczeństwo więc musimy dbać o to aby te, ten nasz zasób komunalny był dopasowany do tych potrzeb Drugi projekt roboczo nazwaliśmy go taki sportowo-rekreacyjny, też poprawiający naszą infrastrukturę sportową, ale także możliwości rekreacyjne na terenie naszej gminy, a także pewnie w konsekwencji przyciągający jakiś do Prudnika turystów czy sportowców. I mówimy tutaj o ostatnio konsultowanym remoncie czy budowie tak naprawdę Prudnickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na ulicy Kolejowej 7, czyli. Kompleksowy remont głównej płyty, boiska, umiejscowienie tam punktów do uprawiania lekkiej atletyki, wymiana bieżnia tartanową, budowa. Trybun, Krytych Trybun, a także nowego e, budynku, który będzie takim zapleczem e, technicznym i gospodarczym e, tej inwestycji, ale także siedzibą, e, nową siedzibą Agencji Sportu i Promocji, no, co pozwoli też na lepsze wykorzystanie i nadzór nad tym obiektem. Oprócz tego e, utwardzone miejsce pod e, lodowisko, czego w prudniku brakowało. E, także dwa boiska e, boczne, e, treningowe. Yy, oraz yy, sama infrastruktura parkingowa, bo yy, jak ktoś jest zaznajomiony ze stanem infrastruktury, jeżeli chodzi o kolejową 7, wierzę, to też jest bolączka. Parkingi, miejsca, gdzie można byłoby zajechać autobusem te drużyny, które by przyjeżdżały do Prudnika, no, będą miały o wiele o wiele łatwiej, oczywiście te boiska boczne także oświetlone, kompleksowe ogrodzenia, aby w końcu to miejsce było miejscem kojarzącym się jednoznacznie ze sportem i rekreacją. W ramach tego projektu także chcemy wykonać skatepark i pump track, ale nie chcemy go umieszczać w, przy samej kolejowej. Myślimy tutaj o lokalizacji gdzieś w okolicy Koziej Góry. Trzeci projekt, natomiast to jest projekt dążący do optymalizacji kosztów bieżących i tutaj mówimy o kompleksowej wymianie oświetlenia w gminie na oświetlenie ledowe. Tak, to na pewno pozwoli sporo zaoszczędzić. O dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych mogą też ubiegać się powiaty, powiaty. O wsparcie jakich zadań aplikuje Prudnickie Starostwo? Wicestarosta Janusz Siano. No cóż, apetyty w tym zakresie są bardzo duże. Zastanawialiśmy się też bardzo długo nad tym, jaką przyjąć strategię, jeśli chodzi o aplikacje w ramach Polskiego Ładu. Przypomnę tylko, że tam każdy samorząd może złożyć trzy aplikacje. Jedna jest ponadlimitowa, więc praktycznie e, każde pieniądze można aplikować. Natomiast dwie pozostałe są z ograniczonym limitem do 30 milionów i do 5 milionów. Ponieważ e, szczególną preferencją cieszą się inwestycje drogowe, więc e, my również postanowiliśmy się na tym skupić. Tym bardziej, że e, jak e, myślę, że tutaj panowie wszyscy się ze mną zgodzą, e, powiat prudnicki obfituje e, w, 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 w kilometry dróg powiatowych. W związku z tym jest to też nasza jedna z takich bardziej bolesnych bolączek i skupiliśmy się na tym, aby właśnie w tym kierunku pójść, więc jeśli chodzi o projekt ten bezlimitowy i ten do 30 milionów, to tutaj zaaplikowaliśmy sporo kilometrów dróg powiatowych. Natomiast w tym projekcie do 5 milionów skupiliśmy się na inwestycji dotyczącej naszego DPS-u. Mamy tam rozpoczętą inwestycję e, związaną też z przebudową tego budynku, i e, tutaj była taka propozycja, aby e, zasilić właśnie tą inwestycję tymi środkami i e, zamknąć ten temat e, e, DPS-u. Tak, żeby już spełniał wszystkie e, normy i warunki e, potrzebne do tego, aby funkcjonować. E, generalnie chcę powiedzieć, że e, wstępnie aplikujemy na ponad 200 milionów złotych. Z tym, że chcę powiedzieć też, że mamy ogromne obawy z tym w ogóle planem, który się pojawił, a mianowicie moje obawy dotyczą naszych możliwości wypełnienia wkładu własnego. Co prawda, ten wkład własny, jeśli chodzi o te priorytety, które myśmy sobie założyli, jest bardzo korzystny, bo 95% to jest dofinansowanie rządowe, natomiast my tylko zabezpieczamy. W wysokości 5%. Natomiast e, chcę powiedzieć tak, że akurat powiat Prudnicki ma taką dosyć skomplikowaną sytuację. Dlatego, że tak jak tutaj Starosta mówił, my bardzo dużo już w tej chwili zaangażowaliśmy środków swoich w różnego rodzaju projekty. E, jesteśmy liderami, e, przynajmniej byliśmy w, raty, w roku 2020, jeśli chodzi o aplikacje, o środki zewnętrzne. I praktycznie nasze możliwości finansowe są bardzo ograniczone. Tak, bo to jest środek roku budżetowego. Bo to jest środek roku budżetowego, więc to jakby ten aspekt finansowy trochę mnie martwi. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa, chcę zwrócić też kolegom na to uwagę, być może e, zgodzą się ze mną, e, problem samego realizowania tego projektu. Ponieważ my dzisiaj mamy problemy ze znalezieniem kogokolwiek, żeby nam przygotował dokumentację nawet na najdrobniejszą inwestycję. I teraz mamy czas, y, pół roku, aby doprowadzić do przetargu. Wiemy z góry, że no chyba że składamy drogi, które mają już dokumentację gotową, więc tutaj nie ma zagrożenia, ale wiemy, że nie jesteśmy w stanie przygotować dokumentacji w tak krótkim czasie. W związku z powyższym, najprawdopodobniej wszyscy będą się posiłkować innym rozwiązaniem, a mianowicie y, planem funkcjonalno-użytkowym, który będzie dawał pewne podstawy do tego, aby firma, która wygra przetarg mogła opracować na tej podstawie dokumentację techniczną czyli formułę za projektu i formule za projektu wybuduj. tylko że będzie problem proszę zwrócić uwagę jakie środki będą e, na rynku polskim się pojawią ile samorządów będzie chciało skorzystać z tej możliwości dofinansowania co jest zrozumiałe dla mnie pojawi się deficyt projektantów i tutaj może być poważny problem, czyli raz z wykonaniem dokumentacji, a dwa z w ogóle z realizacją tego. A myśli Pan, zadania. że może być też deficyt wykonawców, czyli tych, którzy będą realizować te zadania? Już. I to jest kolejny problem, bo, no przecież, bo przecież mamy ograniczoną tak naprawdę liczbę takich wykonawców na rynku, którzy będą w stanie zrealizować te zadania. Jeżeli wszyscy podejdziemy do tego tematu tak, jak myśmy podeszli, i to jest <laughs> chyba w sposób naturalny. Chcemy jak najwięcej zrobić, chcemy jak najwięcej poprawić dróg na naszym terenie, co jest zbieżne z oczekiwaniami naszych mieszkańców. No to jeżeli wszyscy tak podejdą do tematu, to nagle pojawi się na rynku bardzo dużo zadań, bardzo dużo pieniędzy, a niestety mamy ograniczoną liczbę firm, które będą w stanie to zrealizować, ponieważ to będą duże zadania, wielomilionowe, więc to nie będzie mogła realizować jakaś mała firma, więc tu też trzeba będzie dobrze pokombinować. Czy te przetargi nie podzielić na jakieś części, czy nie wysupać pewnych elementów w tych przetargach, żeby dać też szansę mniejszym firmom lokalnym do skorzystania z tej możliwości. To rodzi naprawdę duże problemy, z którymi będziemy musieli się zderzyć jako samorządy i proszę tego też nie odbierać jako deprecjonowanie tego projektu ładu polskiego, bo to nie o to chodzi. Cieszy mnie to, że takie środki finansowe są na rynku i będziemy mogli je pogostać, tylko chodzi o pewną praktykę. Praktyka i życie pokaże nam, że to będzie bardzo trudne do wykonania. Czy te obawy podziela burmistrz Głogówka Piotr Bujak? No i na jakie priorytety chce pozyskać rządowe dofinansowanie dla swojej gminy? Te obawy są zdecydowanie uzasadnione i myślę, że nie ma samorządowca, który inaczej patrzyłby na tę kwestie. Tak jak pan starosta już zauważył, problemem są na dzisiaj dokumentacje. Za chwilę problem będą stanowili... Wykonawcy, tym bardziej, że mówimy tutaj o dość dużych środkach skierowanych na ten rynek, na różne priorytety, co prawda, w kwestii głogówka, o jakich wnioskach mówimy? W ramach pierwszej osi tej nazwijmy to szeroko rozumianej infrastrukturalnej. Zamierzamy złożyć wniosek na nadrobienie zaległości wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie naszej gminy. Mamy jeszcze jeden przysiłek, który nie jest do końca zwodociągowany, i tutaj naszym społecznym obowiązkiem jest zakończenie wodociągowania w tym kontekście. Oprócz tego zależy nam na tym, żeby jako gmina Głogówek zyskać pełną niezależność wodociągową. Nasze Nasze źródła wody mają wydolność, która pozwala na zaopatrzenie całej gminy w wodę, natomiast dzisiaj stykamy się z, tą, z taką sytuacją, że część wody kupujemy, między innymi z ujęcia wody w gminie Pawłowiczki i z ujęcia wody w gminie Głubczyce. To jest nie do końca efektywne Ekonomicznie, no i taka realizacja właśnie tego uniezależnienia wodociągowego w przyszłości mogłaby przynieść dość duże oszczędności dla naszej gminy. Oprócz tego, to co jest bolączką gminy Głogówek, powszechnie znaną, też wielokrotnie o tym już mówiłem w różnych mediach, kwestia kanalizacji. Tak naprawdę dzisiaj mamy skanalizowane pięć miejscowości. To jest bardzo niewiele. Sołectwa w gminie Głogówek czekają na te prace kanalizacyjne. Tutaj w tym pierwszym wniosku. Zamierzamy złożyć na wniosek na skanalizowanie tej części od strony Twardawy, Zwiastowic, Biedrzychowic, Starych Kotkowic i Wrublina. Jeżeli te środki dostaniemy, wtedy będziemy mogli myśleć o podłączeniu tych miejscowości do oczyszczalni ścieków w Głogówku, która właśnie przechodzi gruntowną modernizację. Drugi priorytet to jest inwestycje w oświatę, gdzie takim, takim flagowym zadaniem sztandarowym ma być budowa nowego przedszkola, my działkę pod ten cel mamy już przygotowaną. Natomiast mierzymy się w tej chwili z taką sytuacją, że tak naprawdę za rok czy za dwa lata gmina Głogówek może stracić budynki, w których dzisiaj funkcjonuje największe przedszkole w mieście, przedszkole publiczne numer 4, bowiem przez i to jest ogromne zaniedbanie wszystkich poprzednich władz, tak naprawdę przez Wszystkie te lata 90. I, i następnie XXI wiek do dzisiaj nie została unormowana kwestia własności budynku tego przedszkola, które należy do sióstr Elżbietanek. W tej chwili toczy się dyskusja o tym, że siostry z Nysy chciałyby to przedszkole sprzedać, i nie ukrywam, że tutaj na rynku na pewno pojawią się różne podmioty, które są zainteresowane zakupem tego przedszkola. Z naszej perspektywy też można byłoby myśleć o zakupie tego budynku, ale. Bardziej efektywnym ekonomicznie będzie budowanie nowego przedszkola, bo ten budynek też jest dość już zdegradowany, nie spełnia tych wymogów przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. No, a także to nie jest budynek już, myślę, że przyjazny dzieciom. Tam jest potrzeba wymiany dachu, potrzeba termomodernizacji także to wszystko może się zrównać kosztami. Z budową nowego przedszkola. Oprócz tego, w tym priorytecie oświatowym jeszcze mamy zdiagnozowany problem. Taki, że większość naszych placówek, szkół czy budynków przedszkolnych potrzebuje wymiany pokrycia dachowego. Tutaj szczególnie spoglądamy w kierunku Racławic Śląskich i w kierunku budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Sobieskiego w Gogówku. I to będzie się mieściło w tym drugim priorytecie. Inwestycje szeroko rozumiane w oświatę, trzeci priorytet ten na najmniejszą nominalnie wartość jest zbliżony do tej koncepcji prudnickiej, to jest modernizacja stadionu w Głogówku. W tej chwili w naszym mieście jest dobry klimat do rozwoju sportu, do rozwoju piłki nożnej, działają liczne grupy młodzieżowe, ale także ta seniorska piłka w wydaniu męskim, ale też w wydaniu żeńskim jest na takim dobrym, wysokim poziomie, natomiast odstaje od tego stadion a przede wszystkim budynek klubowy i trybuny, bo tutaj w porozumieniu z klubem Płytę boiska mamy bardzo zadbaną. W tej chwili przystępujemy do jej modernizacji. Będziemy instalowali być może, jeżeli radni wyrażą na to zgodę, automatyczne nawodnienie. Natomiast ten komfort i bezpieczeństwo dla osób uczestniczących w imprezach sportowych na pewno trzeba podnieść. Stąd właśnie w tę stronę spoglądamy w tym trzecim priorytecie. Sporymi pieniędzmi, i to też unijnymi, dysponują samorządy województw. Czy możemy powiedzieć, że na Opolszczyźnie? Jest zrównoważony rozwój województwa, że po prostu te pieniądze są w jakiś sposób sprawiedliwie dystrybuowane do powiatów i gmin. Jak to ocenia Radosław Roszkowski, starosta peryferyjnie położonego Prudnika? Myślę, że tutaj analizując ten problem, który przedłożył pan redaktor, warto go rozpatrywać w dwóch aspektach, mianowicie w aspekcie terytorialnym i w aspekcie politycznym. Tutaj o tym dzisiaj nie mówiliśmy jeszcze, ale, ale na pewno w aspekcie, w aspekcie politycznym, będąc już przez 15 lat starostą, nigdy nie dostrzegłem wśród działania w działaniu samorządu województwa preferowania samorządów, które są w jakiś sposób polityczny powiązane z władzą, która jest aktualnie w samorządzie wojewódzkim, w urzędzie marszałkowskim. Czyli tu jest aspekt bardzo pozytywny, przede wszystkim bardzo dobre projekty, skomplikowane wnioski mają tą akurat nieliczną zaletę, że można na ich podstawie znakomicie w konkursie rozpatrywać wartość rzeczywistą, wartość dodaną tych realizowanych. Przez samorządy zadań, i tutaj ja nie dostrzegam jakiejkolwiek ingerencji, w sensie tych lubimy to otrzymują, tamtych mniej to trochę mniej, a tych wcale to nie dostaną nic. Jeśli chodzi natomiast o aspekt terytorialny, no to niewątpliwie samorządy, niektóre samorządy położone w naszym województwie, czasami mogą czuć niedosyt spływających na nasz teren środków. Na pewno łatwiej jest aplikować o fundusze tym gminom czy samorządom położonym bliżej centrum województwa, chociażby w aglomeracji opolskiej. Tam pojawiały się takie priorytety, na przykład związane z edukacją przedszkolną, które nie były dostępne dla innych samorządów. E, uznano e, widocznie, że mm, jak gdyby motorem napędowym województwa przede wszystkim powinny, powinien być silny e, ośrodek regionalny. E, natomiast e, myślę, że to powoli ewoluuje i e, w ramach e, subregionów, które w naszym województwie funkcjonują, powstały z inicjatywy zresztą samorządu województwa. E, e, z jednej strony zarządy tych subregionów, w, których, w którym my w przypadku subregionu południowego jesteśmy reprezentowani, staramy się dopasowywać te działania, które będą w przyszłości finansowane przez samorząd wojewódzki ze środków unijnych do naszych rzeczywistych potrzeb. Aktualnie trwają takie prace strategiczne, zarówno jeśli chodzi o strategię województwa, jak i o strategię subregionu. No i liczymy, że w tych kolejnych perspektywach te potrzeby odleglejszych ośrodków od, od centrum naszego regionu będą bardziej reprezentowane i lepiej finansowane. Tutaj mam nadzieję, że również jeśli chodzi o programy rządowe, będą one w znaczącym środku, w znaczącym stopniu koncentrować się na pewnym wyróżniwaniu, wyrównywaniu różnic rozwojowych, które mają miejsce w naszym kraju. Swego czasu niektóre miasta położone na naszym terenie, na terenie subregionu południowego, w tym również najbliższy mi były uznane za te, które w największym stopniu w kraju tracą swoje funkcje rozwojowe, funkcje ponadregionalne czy ponadlokalne. I liczymy, że te rządowe programy, które powstają, będą bardzo mocno uwzględniać tę utratę funkcji i przeciwdziałać jej. Liczymy również na to, że samorząd zostanie wyposażony w pewną możliwość priorytetowania zadań, bo kiedy złożyliśmy do tych programów antykowidowych 17 wniosków na blisko 70 milionów złotych, Otrzymaliśmy finalnie dofinansowanie na dwa, ale niekoniecznie były to te dwa, które wskazalibyśmy jako najbardziej priorytetowe. Czyli jeśli nie otrzymamy pieniędzy w takiej ilości, jaką potrzebujemy, to chcielibyśmy mieć możliwość wskazania zadań, które naszym zdaniem w wyniku konsultacji społecznych, w wyniku rozmów z Radą, Będą najważniejsze dla naszych społeczności. Porozmawiajmy jeszcze o zarobkach w jednostkach samorządowych. W mediach społecznościowych można ostatnio przeczytać krytyczne komentarze, a dotyczą zarobków prezesa spółki komunalnej w Głogówku. Wytyka się, że zarabia on 20 tysięcy złotych miesięcznie, co zdaniem internautów jest grubą przesadą. A co na to odpowie burmistrz Głogówka Piotr Bujak? To do siebie mają media społecznościowe, że tak naprawdę można tam napisać wszystko, a często niestety odbiorcy tego nie weryfikują. Tutaj trzeba wyłożyć karty na stół i powiedzieć w sposób otwarty, że jest nieprawdą to, co zostało napisane, że zacytuję prezes przytula 20 tysięcy złotych. Wpływ na konto miesięczny prezesa zakładu komunalnego w Głogówku to 13. Tysięcy złotych i tak się to kształtuje. Tam dokonano pewnej nadinterpretacji tego, co zostało zapisane w oświadczeniu majątkowym, bowiem e w kwocie, którą ujawnił prezes, podkreślam, to są informacje jawne, u nas nikt niczego nie ukrywa, nie ukrywa. Zostały także zawarte inne składniki wynagrodzenia. Poza tym jest to wynagrodzenie brutto, co należy też wziąć pod uwagę. Poza tym jeszcze jedna rzecz, która musi wybrzmieć tutaj na antenie. Tak naprawdę, pensja prezesa spółki, której właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego. Nie jest do końca zależna od nas. Nie jest do końca zależna ani od Rady Nadzorczej, ani od Zgromadzenia wspólników w tym przypadku reprezentowanego w mojej osobie, bowiem jest to ustalone przez ustawodawcę i ten poziom tego wynagrodzenia wynosi od dwóch do czterech średnich wynagrodzeń w przemyśle na koniec poprzedzającego roku. Te widełki to podkreślam, od dwóch do czterech. Pensja prezesa Zakładu Komunalnego w Głogówku to. Dokładnie 2,5 tego wynagrodzenia, także to nawet nie jest połowa tych widełek. Jeszcze dodam tylko i warto to też powiedzieć że pan prezes pracuje z nami od. 2019 roku. Jest przeze mnie bardzo dobrze oceniany. W tym czasie pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch bardzo dużych zadań. Jedno to jest budowanie. Panie Burmistrzu, i tutaj musimy postawić kropkę, bo chciałbym, żeby się też jeszcze inni rozmówcy, uczestnicy naszej debaty wypowiedzieli. Powiat Prudnicki jest właścicielem spółki Prudnickie Centrum Medyczne. Kto i w oparciu o jakie kryteria decyduje tutaj o wielkości zarobków prezesa tej spółki? Starosta Prudnicki, Radosław Roszkowski. To wynagrodzenie ustala Rada Nadzorcza Spółki, niemniej jednak nie będę ukrywał, że w porozumieniu z właścicielem, czyli re, który reprezentowany jest przez zarząd powiatu Prudnickiego, który stanowi z kolei walne zebranie tego, tej instytucji publicznej, którą jest Spółka Handlowa Prudnickie Centrum Medyczne SA. To wynagrodzenie w moim odczuciu jest niewysokie. Ono aktualnie oscyluje w kwocie około 12 tysięcy złotych brutto. Jest to kontrakt menedżerski, który nie zawiera w sobie chociażby trzynastki, którą otrzymują pracownicy wielu jednostek samorządowych praktycznie wszystkich, za wyjątkiem właśnie spółek. Oczywiście y, mogą być takie kryteria, które dają możliwość Radzie Nadzorczej przyznania jakiejś nagrody rocznej prezesowi, ale musi on spełnić y, szereg y, bardzo ostrych kryteriów. Y, to wynagrodzenie w mojej ocenie y, prawdopodobnie jest najniższe z wszystkich y, szpitali powiatowych. Y, na podobnym poziomie kształtuje się Podstawowe wynagrodzenie, chociażby dyrektora szpitala w Białej, który jednakowoż jest lekarzem i ma możliwość zwiększenia swoich zarobków poprzez dyżury, które realizuje w szpitalu. Natomiast jeśli chodzi o inne szpitale powiatowe, to jestem przekonany, że te wynagrodzenia kształtują się na nieco wyższym poziomie, ale również nie jakimś horrendalnym. Absolutnie ogromna odpowiedzialność w czasie, w czasie COVID-u. Wszyscy pracownicy otrzymali stuprocentowe dodatki. Ci, którzy... Panie profesorze, dziękuję tutaj za tą wypowiedź, bo jeszcze chciałbym głos oddać tego dodatku nie Prezes Prudnickiej Spółki Wodociągowej zarobił w ubiegłym roku 158 tysięcy złotych. Od czego zależy to wynagrodzenie? Wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szustka. Tutaj podobnie jak w przypadku Prudnickiego Centrum Medycznego wpływ na Wynagrodzenie Prezesa ma Rada Nadzorcza w porozumieniu z gromadzeniem wspólników, a wiadomo, że akurat Prudnickie Wodociągi są jednoosobową spółką Gminy Prudnik, więc tutaj decydujących głos Burmistrza i, i Rady Nadzorczej. I też przychyla się tutaj do głosu swoich poprzedników, a szczególnie Pana Starosty. I powiem, że te zarobki tych osób odpowiedzialnych w przypadku wodociągów, za no, tak newralgiczną funkcję miejską, jak doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, e, no, są na niskim poziomie. E, 158 tysięcy brutto, tak e, zaznaczmy to. W skali roku to nie są duże zarobki, jak na menadżera, który ma zarządzać około 80-osobową kadrą, plus brać na siebie odpowiedzialność za stan zarówno dostarczanej wody, jak i no, bieżącego odprowadzania ścieków. I tą wypowiedzią kończymy samorządową lożę radiową, która dzisiaj poświęcona była sytuacji, funkcjonowaniu samorządów lokalnych z powiatu Prudnickiego. A zaproszenie do udziału w programie przyjęli Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Piotr Bujak, burmistrz Głogówka, porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Był też z nami Janusz Siano, starosta prudnicki i mniejszość niemiecka. Dziękuję, miłego dnia. I Jarosław Szustka, wiceburmistrz Prudnika, porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. A ja, życząc państwu udanego, ja życzę państwu udanego weekendu, oby w poniedziałek powrót do pracy już był w bardzo dobrych humorach. Żegnając się, do widzenia, do usłyszenia, mówi Jan Ponieważ. Samorządowa Loża Radiowa